chyba znowu moment startowy Błogowski, ale tam wyniosło Wysockiego i Krośnianie teraz na 5-1 wychodzą. Szymon Bandur przed Piotrem Świerczem, ale proszę, jak tutaj rozochodził się Wysocki, nabiera gdzieś prędkości, szuka daleko, za to za daleko wygrył się Bartosz Błogowski, który traci momentalnie dystans nawet do swojego klubowego kolegi. Na 5-1 sytuacja, oj, Błogowski z problemami, Wysocki za plecami Świercza, Świercz trochę szerzej, ale znowu nie jest tam w stanie dojechać Miłosz Wysocki, nie liczy się już Bartosz Głogowski, a spokojnie Szymon Bandur jedzie na prowadzeniu i ostatnie okrążenie w tej chwili się rozpoczyna. No nie zanosi się na wielkie mijanki już i wielkie manewry. Obejrzał się jeszcze Bandur, gdzie jest Piotrek Świercz, zanim był. O, ale podniosło Brynana, zostaje zupełnie, ale za to Miłosz Wysocki jedzie szeroko, Wysocki wychodzi na prowadzeniu. Na razie na 3-3 Wysocki przed Seifertem Sarkiem, ale Seifert Sark, wiem jaki to jest walczak na dystansie, on tego tak nie zostawi, Wysocki musi drżeć, ha, nawet nie zdążył drżeć, bo przepchnął jak ekspres Seifert Sark, ale jeszcze nie poddaje się Wysocki, rozgląda się lewa, prawa, Wysocki teraz, no pytanie, czy powinien przepuścić Brennana, to są takie oczywiście teoretyczne dyskusje, bo szybki jest tą Brennan, no i było 4-2, jest 3-3 w tej chwili z indywidualnym potencjalnym zwycięstwem gospodarzy, bo przecież jeszcze jedno okrążenie, tam targa trochę Brennana, ale więc jakiś pomysł na ustawienia jest, na pewno będzie to wszystko zmienione po tej serii startów, ale względnie, no zupełnie inaczej teraz gdańszczanie się prezentują w tym wyścigu, natomiast Jonas Seifert-Salk robi dokładnie to, co do niego należy i czego od niego oczekują. Jeszcze miałem wrażenie, jakby Wysocki za nie. Pięknie Piotr Świerć z czwartego pola, moment startowy, ale też nieźle Iversen, szeroko czy nie za szeroko, to wszystko zadziałało na korzyść Milika, który gdzieś przycina do krawężnika, ale Iversen teraz wjeżdża, szeroko wyjedzie i znowu Krośnianie, czy Opaj, czy nie, czyż no fizyki nie oszukasz, ale możesz rywala oszukać, tak jak zrobił to właśnie Tom Brennan i na 4-2 teraz gdańszczanie, no i walka o ten 1-2 Świercza z Brennanem, a z przodu po 3, on pewnie już jedzie Nils Christian Iversen. Ja myślę, że tę ścieżkę na pierwszym łuku to nazwiemy jego imienia w tym meczu przynajmniej tymczasowo, bo on cały czas konsekwentnie tą samą linią Brytyjczykowi, ale to Brennan daje to 4-2, ale dał to dlatego, że 3 punkty dowozi Nils Christian Iversen. Fajnie Nikolaj Klint wyskoczył spod taśmy, jedyna Wacław Filip kompletnie się zagubił, Gdańszczanie wychodzą na 5-1, trochę na pocieszenie, które nie trwało zbyt długo, bo w to wszystko wjeżdżają na Seifert-Salk i mówi hola panowie, ja tutaj mam ochotę się puścigać, no i właśnie robi to Seifert-Salk, rozbijając ten duet gdański, no ale walczy tam jeszcze Iversen i walczy oczywiście Nikolaj Klint, Iversen jest z przodu, a Klint i jeszcze tu ma ochotę gonić Salka, no ale tradycji duńskiej staje się za tym, jeżeli widzimy ich razem w biegu, to tutaj nie ma sentymentów, mam wrażenie, zaraz to spróbujemy zweryfikować, bo chyba kompletnie nowy motocykl wziął na sam koniec Wacław Milik, żeby sprawdzić jeszcze, bo taki super czysty tak swoją drogą, a 4-2 wiozą goście z Gdańska, trochę na pocieszenie, marne, bo marne to pocieszenie, ale zawsze przynajmniej jest na zakończenie zwycięstwo biegowe, drugie w tym meczu zresztą dla ekipy z Gdańska. 2-4 z perspektywy gospodarzy i 57-33.